Czy pamiętacie, o czym mówiłem tydzień temu? Mówiliśmy o modlitwie i moje serce było poruszone tym, aby wezwać nas wszystkich do modlitwy, do osobistej modlitwy i do modlitwy Kościoła. Ukazał się numer, to jest ten nowszy, teraz będzie już następny, powinien być, Chrześcijanina na ten rok, od 1 do 3. I tutaj ja ten numer dam Agnieszce, ona go tam umieści w naszej biblioteczce. Jest kapitalny artykuł na temat duchowego przebudzenia na Śląsku Cieszyńskim w 59 roku, 1959-61. Zachęcam was do przeczytania tego fragmentu, gdzie ludzie poruszeni przez Boga, dzieci, młodzież i dorośli, szukali Boga w modlitwie, doświadczali ponadnaturalnych Bożych rzeczy, doświadczali mocy Ducha Świętego, nie tylko dorośli, ale dzieci i młodzież. Dzisiaj, czy po wielu, wielu latach, wielu z nich stało się Bożymi sługami. Usługiwało i usługuje w Kościele Jezusa Chrystusa. Dlatego, że zrozumieli, jak bardzo ważny jest głód Boga, pragnienie Boga, który wyraża się przede wszystkim to, że człowiek zaczyna się modlić. Zaczyna się modlić więcej niż inni. Zaczyna inne rzeczy odkładać, aby być przed Bogiem, przed Jego obliczem, aż nie będzie oglądał, że moc Boża jest wylana, że Bóg zaczyna odpowiadać, że Bóg zaczyna działać niezwykłe rzeczy, tak jak zresztą obiecuje w swoim świętym Słowie. I dzisiaj jakby chcę iść dalej, chcę kontynuować i chcę się koncentrować na końcu na bardzo istotnej rzeczy. Będę mówił o, że mamy być wytrwali w modlitwie. Pamiętacie, Pan Jezus bardzo dużo mówił na temat wytrwałości. Czasami my się tak dziwnie modlimy. Panie, jeśli pozwolisz. Albo ludzie czasami śpiewają, mają dobre chęci, dobre zamiary. Panie, chcemy Tobie służyć, Ty nas poślij, my chcemy coś zrobić dobrego, Ty nas poślij. I dla mnie troszeczkę to brzmi tak dziwnie, bo Słowo Boże cały czas mówi do nas, że Bóg nas posłał, że Bóg nas posłał, że mamy iść, że mamy czynić dobrze, że mamy głosić Ewangelię, a my ciągle siedzimy w miejscu, czy stoimy w miejscu i jakby oczekujemy na coś jeszcze szczególnego, a po prostu powinniśmy iść zgodnie z tym, co Bóg do nas mówi w swoim świętym Słowie. A więc wrócę do Ewangelisty Łukasza. Pamiętacie, powiedzieliśmy, właściwie to wynika z jego pism, z Ewangelii, z dziejów apostolskich, że Łukasz jest człowiekiem, jest ewangelistą, który jest niesamowicie skoncentrowany na Duchu Świętym i na modlitwie. I powiedzieliśmy, że nie da się oddzielić modlitwy od Ducha Świętego, a Ducha Świętego od modlitwy. Czasami ludzie mówią, o pastorze, ja przeżywam niesamowite rzeczy, ja przeżywam moc Ducha Świętego, ja przeżywam napełnienie Duchem Świętym. Ale jeżeli przeżywasz napełnienie Duchem Świętym, to na pewno będziesz człowiekiem modlitwy. Bo zwróćcie uwagę, że pierwsza rzecz, która dzieje się, kiedy człowiek jest napełniony Duchem Świętym, kiedy Duch Święty zstępował, co się zaczęło dziać? Oni zaczęli wielbić Boga innymi językami, tak jak Duch Święty im poddawał. Oni zaczęli się po prostu modlić, oni zaczęli wielbić Boga. I bywa tak bardzo często, że ludzie, którzy przeżywają po raz pierwszy to napełnienie, ten chrzest w Duchu Świętym, to czasami modlą się godzinami i mają jakby, tracą poczucie czasu, im się wydaje, że to jest chwila, ale są jakby rozmodleni z inspiracji, z obecności Ducha Świętego. Tak więc Łukasz bardzo dużo w swojej Ewangelii, w Dziejach Apostolskich poświęca Duchowi Świętemu i modlitwie. Jeżeli jestem napełniony Duchem, pamiętacie list do Efezjan, 5 rozdział, tam Paweł pisze, napełniajcie się Duchem. I mówi, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, dziękując zawsze we wszystkim Bogu. A więc znowu pokazuje, że kiedy człowiek chodzi w duchu, kiedy jest napełniony Duchem Świętym, on nie może tego utrzymać, on jest inspirowany, on jest prowadzony, on ma pragnienie, aby wielbić Boga, aby wywyższać Boga. Nie pozwólmy okradać siebie i Kościoła z naszej chwały i modlitwy.
Kiedy zgromadzamy się właśnie razem w jednym miejscu, aby oddawać chwałę Bogu i byliśmy zachęcani przez Psalm 18 na początku i byliśmy zachęcani w tym Słowie do Wieczerzy Pańskiej, aby mówić do swojej duszy, duszo moja, co masz robić? Błogosław Panu! Nie da się błogosławić Boga, bo wiecie, słowo błogosławić w języku greckim eulogeo oznacza mówić dobrze. A więc nie dasz rady mówić dobrze, nie mówiąc. Nie dasz rady błogosławić kogoś, nie otwierając ust i nie wyrażając tego. Jeżeli jestem pełen ducha, jeśli jestem pełen błogosławieństwa dla Boga, to nie ma problemu, żebym otworzył usta i zaczął mówić, kim On jest dla mnie. Tak więc Łukasz mówi bardzo mocno na ten temat. Pełnia ducha i człowiek modlitwy. To są dwie, ta rzecz, osoba i ta czynność są ze sobą bardzo, bardzo ściśle związane. I kiedy uczniowie zobaczyli, że Jan Chrzciciel nauczał swoich uczniów, jak się mają modlić, pamiętacie, zwracają się do Pana Jezusa, naucz nas się modlić. Jak mamy się modlić? I powstała, czy została zapisana przez dwóch ewangelistów, Mateusza i Łukasza, ta modlitwa, którą nazywamy pańską modlitwą, Ojcze Nasz. Nie wiem, ile wam zajmuje modlitwa Ojcze Nasz, ale przed nawróceniem modlitwa Ojcze Nasz zajmowała mi kilkanaście sekund. I nie dość tego, że trwało to kilkanaście sekund, to w ciągu tych kilkunastu sekund, wypowiadając mechanicznie modlitwę pańską, moje myśli błądziły po wielu, wielu innych rzeczach. Tak naprawdę ja się nie modliłem. Tak naprawdę ja tylko powtarzałem bezwiednie, bezmyślnie, niesamowicie ważną modlitwę, niesamowicie ważne słowa. Ale dzisiaj, żeby się pomodlić modlitwą pańską, potrzebuję co najmniej godziny. Dlatego, że kiedy uczniowie mówią, naucz nas się modlić, to kiedy Jezus mówi, a wy kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, to jakby Pan Jezus przedstawił tematy modlitwy, o co masz się modlić, kiedy jesteś w swojej komorze. A więc kiedy mówisz do Niego Ojcze, na samym początku Ojcze nasz, to wiecie, tutaj powinniśmy się zatrzymać w tym momencie i powinniśmy zacząć rozmyślać o tym, że On stał się naszym Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Że mamy niesamowitą, bliską relację z żywym Bogiem, który pozwala tobie i mnie nazywać siebie tatusiem. Bo dosłownie Abba oznacza tatuś, tato. A więc kiedy się modlicie, Pan Jezus nauczył uczniów swoich uczniów modlitwy. Nie mówił tylko o Duchu Świętym, ale mówił im, jak mają się modlić. Powiedział, w jaki sposób macie tą modlitwę prowadzić. Oczywiście może nie zawsze w ten sposób zaczynamy. Czasami po prostu idziemy przed oblicze Boże i wylewamy swoje serce, swoje pragnienia, tęsknoty czy potrzeby przed oblicze Boga. I to też jest modlitwa. Ale kiedy patrzymy na ten plan modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy pańskiej, zwróćcie uwagę, Jezus mówi, o jakie rzeczy, co powinno być obecne w naszych modlitwach. A więc tam jest pierwsza mowa o tym, kim On jest. Później święcie imię Twoje. Wiecie, kiedy zaczynam sobie w modlitwie pańskiej, kiedy się modlę, przypominać imiona Boże objawione w Starym Testamencie, później, które są miały wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa, to mi zajmuje mnóstwo czasu, bo kiedy zaczynam o Nim mówić, święcie Twoje imię, że On jest Bogiem Wszechmogącym, że On jest moim pasterzem, że On jest moim lekarzem, słuchajcie, to się dzieje coś niesamowitego. To nie ma być modlitwa gdzieś tam w sercu, w myślach. Ja sobie wyobrażam, że kiedy jesteś w swojej komorze, się modlisz, czy w swoim pokoju, to albo leżysz, albo klęczysz, albo chodzisz, albo siedzisz i twoje usta, ręce są podniesione i twoje usta zaczynają wyrażać to, kim Bóg jest. Właśnie dla ciebie, kim się stał w Chrystusie. Słuchajcie, i tak możemy iść przez całą modlitwę. Nagle zauważyłem, że w tej modlitwie pańskiej, kiedy lata temu nad nią rozmyślałem i rozważałem, zauważyłem, że dopiero prośba jest gdzieś tam dalej. Pierwsze jest uznanie tego, kim On jest. Pierwsze jest uznanie chwały dla Niego, czci dla Niego. Niech jest poświęcone Jego imię. A dopiero później są inne rzeczy.
takie jak chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dopiero na czwartym miejscu, bo na trzecim jest bądź wola Twoja, prawda? A później dopiero chleba naszego, a więc Boże, wkrocz w moją sytuację i pomóż mi. Później jest dopiero odpuść mi moje winy i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus nie na tym skończył, jeśli mówił o modlitwie. Jest cudowną rzeczą. Czasami siadasz i nie wiesz w ogóle, od czego zacząć modlitwę. Wiecie, czasami siadam i mam taką ogromną pustkę i nie wiem, od czego zacząć. W ogóle nie mam inspiracji, aby się modlić. Zmęczony człowiek jest, jakiś rozkojarzony jest. I ta modlitwa, czy te tematy modlitwy, to rozpoczęcie może być takim świetnym właśnie punktem zaczepienia, rozpoczęcia, rozpalenia swojego serca w modlitwie. Albo czasami siadam i zanim się modlę, otwieram Słowo Boże i zaczynam je czytać. I zaczynam rozmyślać, a to Słowo Boże zaczyna mnie rozpalać, inspirować. Ale Jezus na tym nie zakończył. On mówi dalej, od 5 wiersza do 9 wiersza, on mówi o tym, i rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy. Powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie, naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Inaczej Jezus mówi do ciebie i do mnie, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Módl się tak długo, aż nie przyjdzie od Boga odpowiedź. Wiecie, że są 3 odpowiedzi na nasze modlitwy. Pan Bóg może czasami kategorycznie powiedzieć nie. I nie ma sensu Boga nagabywać i nie ma sensu powiedzieć, żeby Bóg zmienił zdanie. Bo to może wyjść na szkodę dla nas. Ale czasami Bóg mówi inaczej, poczekaj, jeszcze nie teraz, bądź cierpliwy. A czasami jest tak, że modlimy się i bardzo szybko przychodzi odpowiedź tak, pozytywna i Bóg daje nam to, o co go prosimy. A więc kiedy się modlisz, Jezus mówi, kiedy się modlicie, gdy mówicie tą wspaniałą modlitwę, to nie rezygnujcie, aż nie usłyszycie wyraźnie, co Bóg ma dla was, co Bóg chce uczynić. Jeżeli wiem, że modlę się zgodnie z wolą Pana, ta wola Boża jest mi wyraźnie objawiona, to bądź cierpliwy, bądź nieustępliwy. To jest takie słowo dla natręctwa. My nie lubimy natrętów. Wiecie, jakby człowiek za tobą ciągle chodził i ci marudził i ci mówił i to, często tak żony za nami chodzą i w końcu byś to zrobił. No ale mówię, przecież powiedziałem ci, że to zrobię, no ale w zeszłym roku. Minął rok. Wiecie, to jest taka cecha, chyba mężczyzn. Nie lubimy natręctwa. Ale tutaj Pan Bóg mówi taką ciekawą rzecz. On kocha ludzi natrętnych. Ludzi, którzy nie rezygnują. Pamiętacie tą 18 rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o tej ubogiej wdowie, która prosi tego niesprawiedliwego sędziego. Wstaw się za mną. Tam jest takie słowo, on nie bał się Boga, z ludźmi się nie liczył, prawda? Ale ta kobieta była tak natrętna, tak namolna. Tak chodziła za nim. On w końcu mówi, nie chciałbym, żeby mnie zniesławiła. I w końcu mówi, okej. Wiecie, to jest pewien obraz, pokazuje nam, że Bóg nie obraża się, kiedy wołamy do Niego we dnie i w nocy. Kiedy wzywamy Go, kiedy Mu przypominamy, kiedy mówimy, Boże, wypełnij to, co obiecałeś. A więc ta wytrwałość, ta nieustępliwość, to nachodzenie Boga. Ten przyjaciel, który przyszedł do północy, no wiecie, dla niego było ogromnym dyshonorem, że przyszedł jego przyjaciel, a on nie ma go jak ugościć. Na Bliskim Wschodzie to był ogromny dyshonor. To był wstyd.
Dlatego on o północy leciał do drugiego przyjaciela, mówi: daj mi trochę chleba, żebym go mógł ugościć, żeby później nikt nie powiedział, że w moim domu nie ugoszczono przychodnia, kogoś, który mnie odwiedził, i to jeszcze mojego przyjaciela. I tamten też nie chciał. Mówi: już wszyscy śpimy, nie zawracaj głowy i tak dalej. Ale on, wiecie, niektórzy rezygnują od razu. No, skoro nie. Ale on tam uparcie walczył o swoje, prawda? I kołatał, i pukał, mówi: to dla natręctwa, wstanie i da mu, ile potrzebuje. Wiecie, Pan Jezus tutaj uczy nas wielkiej prawdy. Nigdy nie zadowalaj się tym, że coś prosisz, wiesz, że to jest zgodne z Bożą wolą, wiesz, że Bóg ci to obiecał, a ty po prostu tak lekko do tego podchodzisz. Mam, to mam, nie mam, to nie mam. Bo Bóg, kiedy czytam Boże Słowo, kiedy patrzę do Bożego Słowa, Bóg jest Bogiem dawania. Wiecie, to nie jest tak, jak my dajemy. Czasami przeliczamy, dać, nie dać. W sensie i materialnym, i duchowym, różnym. Zastanawiałem się, jak już w ogóle, jak Pan Bóg... No, Kościół to jest tak wszystko duchowe, nie? A środki materialne to jest nieduchowa sprawa. Pan Bóg nie zajmuje się finansami, ale w Biblii się dowiadujemy, że Pan Bóg wielokrotnie przytykał swojemu ludowi odnośnie spraw finansowych, bo tak naprawdę, między innymi przez to, jest sprawdzana nasza wiara i zaufanie do Boga, który obiecał, że nas nigdy nie zostawi, ani nas nie opuści, będzie nas błogosławił w obfity sposób. A więc Bóg mówi tak: dawajcie. I dlaczego Bóg tak mówi? Bo On daje. Bóg daje w niesamowity sposób. Daje najlepsze rzeczy i więcej. Bóg daje i nie żałuje, że dał. Nie ma tak, że w pewnym momencie Pan Bóg mówi: o, chyba przesadziłem. Coś za dużo. Za dużo łaski, za dużo miłosierdzia, za dużo przebaczenia. Nie. Nawet jeśli daje dary, pamiętamy, mówi Słowo Boże, że On nie żałuje, że daje, jeśli my zawodzimy. On obdaruje swoje dzieci, udziela im swojej mocy, udziela im swoich darów, a oni nagle gdzieś tam odchodzą od Niego. Nawet wtedy on nie żałuje, bo daje chętnie. Dlatego, kiedy naucza uczniów modlić się, mówi: kiedy się modlicie, skoncentrujcie się na konkretnych rzeczach. Bądźcie konkretni. Bądźcie nieustępliwi. Nie poddawajcie się. Dlaczego? Dlatego, że mówi tak: każdy bowiem, kto prosi, nie otrzymuje. Otrzymuje, tak? Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Dwie rzeczy. A więc kiedy modlę się tak, jak on mówi, kiedy jestem w tym nieustępliwy, bo modlę się o dobre rzeczy, zgodne z jego wolą, on mówi: nie poddawaj się, bo efekt jest taki, że otrzymasz to, o co prosiłeś, że Bóg jest chętny tobie to dać. Oczywiście we właściwym czasie, w odpowiednim momencie, a czasami od razu i natychmiast. Jeżeli ktoś przychodzi i prosi: Boże, ratuj moją duszę, zbaw mnie, to Bóg z reguły odpowiada bardzo szybko. Chyba że są jakieś rzeczy, które musimy uregulować, i wtedy Pan Bóg przez Ducha Świętego nam je pokazuje. I wtedy On nas podnosi, oczyszcza i przyprowadza do siebie. Dlatego, że On obiecał dać. Największą rzeczą, którą Bóg dał i nie żałuje, to jest to, Biblia mówi, że oddał swojego Syna na śmierć krzyżową za ciebie i za mnie. Abyśmy mogli przyjść do Boga, abyśmy mogli doświadczyć przebaczenia naszych grzechów. I Słowo Boże mówi tak, że tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, kto Mu zaufa, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zwróćcie uwagę, Bóg oddał. I to oddał za kogo? Za takiego człowieka jak ty i ja. Za człowieka, który w ogóle nie był Bogiem zainteresowany, który żył po swojemu. I Chrystus umierał na krzyżu, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Kochaliśmy grzech. Nie respektowaliśmy Jego słowa, a On po prostu oddał in blanco swoje życie za ciebie i za mnie. Objął tą śmiercią wszystkich ludzi na obliczu ziemi. Od Adama aż do ostatniego człowieka, jaki się narodzi. On oddał, On dał. Dlatego Izajasz prorokuje i mówi, dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, jest nam dany, tobie i mnie, każdemu człowiekowi. I tam jest dalej powiedziane, i nazwą go, i cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Nam jest dany. Możemy podziwiać miłość Boga. Ja jestem chętnie gotów dać komuś, który dla mnie coś dobrego uczyni. Ale to nie jest tylko kwestia dobrego uczynku. Oddać życie za kogoś, kto cię nienawidzi, kto bluźni, kto przeklina, kto mówi, że nie chce z Bogiem mieć nic wspólnego, a on oddaje życie za takiego człowieka, to właśnie wydarzyło się na Golgocie. Ojciec swojej ogromnej miłości, pomimo całego zepsucia w życiu każdego z nas, oddał Chrystusa na śmierć, aby nas odkupić, aby nas zbawić, aby nas przywieźć do siebie i uczynić z ciebie i ze mnie swoje dzieci. Królewskie kapłaństwo, naród święty, aby dać nam żywą nadzieję życia wiecznego w chwale Bożej. To wszystko ze względu na to, że Ojciec daje z całego serca tym, którzy na to w ogóle nie zasłużyli. Nikt z nas na to nie zasłużył. Dlatego w liście do Rzymian Paweł pisze w 8 rozdziale wierszu 32, że jakżeby z Nim, skoro oddał swojego Syna na śmierć, jakżeby z Nim nie darował nam wszystkiego, całego błogosławieństwa, tego wszystkiego, co Bóg ma przygotowane. Ta myśl tej hojności dawania, to, co czytaliśmy w Psalmie 103, ta hojność w odpuszczaniu grzechów. Tam jest tak o tym mowa, że Bóg jest hojny w odpuszczaniu, nie chowa, nie pamięta, nie gniewa się na wieki. Jest w historii syna marnotrawnego, który wziął swoją część, wszystko zmarnował, wszystko zepsuł, wszystko zniszczył i postanowił wrócić do Ojca. Brudny, bankrut i tak dalej. I nagle Ojciec nie tylko go przyjmuje, nie tylko przebacza, nie tylko na nowo go przyjmuje jako syna, jeszcze bankiet dla niego urządza. Zabijcie wołu, bo mój syn był umarły, teraz żyje. Będziemy się radować, świętować, będziemy się cieszyć. A ci w kościele tak patrzą i mówią, takiego grzesznika? Z czego tu się cieszyć? On niech się cieszy, że w ogóle my mu pozwolimy być w kościele. Może my byśmy tak zareagowali. Pamiętacie tego brata drugiego, starszego, który nie chciał wejść do domu? To ja tobie służę. To ja przestrzegam wszystko. To ja się staram. To ja zabiegam. A ty nigdy nawet koźlęcia nie oddałeś dla mnie, żebym z moimi przyjaciółmi się mógł zabawić, mógł ucztować. I nagle on słyszy zdumiewające słowa. Synu mój, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co jest moje, jest twoje, należy do ciebie. Kochani, jakże często nie umiemy dostrzec, nie umiemy zobaczyć tego bogactwa chwały, przychylności Boga, Jego łaski wobec naszego życia. Dlatego kiedy tutaj się zgromadzamy i zaczynamy uwielbiać Pana i zaczynamy się modlić, zachęcam was, bracia i siostry, nawet wbrew swoim uczuciom, otwierajmy usta, zacznijmy uwielbiać Boga. Bo
On daje nie pod miarę. Daje tam, gdzie byśmy my w ogóle nie zwrócili uwagi, byśmy wydzielali. A On daje jak poczynę łaskę za łaską. Z chwały chwałę. I to z kim? Z takim człowiekiem jak ty i ja. Czyż nieraz nie zasmucamy go, nie zawodzimy go, a jednak on ciągle w obfitości nam przebacza i daje i udziela nam swojej łaski. Oddał swojego syna za nas. Moi drodzy, ale jest jeszcze coś. On powiedział, o ileż bardziej. Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Trzeba prosić. Ty musisz chcieć, ty musisz tego pragnąć. Tym, którzy Go proszą, On daje swojego Ducha Świętego. A więc zwróćcie uwagę, Bóg nie mógł już dać nic więcej tobie i mnie niż dał. A kiedy mamy Jego, mamy absolutnie wszystko, bo to wszystko inne, prawda? To już jest wszystko inne. Moje odzienie, środki do życia, to jest wszystko inne, jeśli On jest na pierwszym miejscu, jeśli moja relacja z Nim jest właściwie budowana, to wszystko inne będzie mi przydane. Ja bym nie chciał mieć tamtych rzeczy, nie mając Syna i nie mając Ducha Świętego. Wolę być biedny, że tak powiem, nie dostawać, niż nie mieć tego, co jest największym bogactwem. Dał Syna. I także powiedział, o ileż bardziej. Wy myślicie, że Ojciec nie chce wam dać Ducha Świętego? Przecież Chrystus uwielbiony, kiedy powstał z martwych, kiedy zasiadł po prawicy Ojca, Biblia mówi, to był moment, kiedy zasiadł po prawicy, że Duch Święty właśnie został wylany na wszelkie ciało. Jeszcze trochę czekali przez 10 dni, ale to właśnie się stało. Kiedy będzie uwielbiony Syn Człowieczy, wtedy Duch Święty będzie dany. Nie ze względu na twoją i moją dobroć czy zasługi. Duch Święty jest dany ze względu na Chrystusa, który dokonał zbawienia, który wszedł do chwały i ze względu na to Duch Święty został wylany. A więc my często mówimy tak, ale ja nie jestem godny. Dziękuję. Ale ja nie jestem godny. Nikt z nas nie jest godny. Nikt. Po prostu On jest tak dobry, tak łaskawy, że daje darmo, bo z łaski znaczy darmo. Tym, którzy na to nie zasłużyli, nie są tego godni, a On jednak ich wzywa do siebie. Pójdźcie do mnie, weźcie moje przebaczenie, poproście. Odwróćcie się od grzechów i zaufajcie, i wtedy On nas zbawi, ale nie tylko, On ma dla nas moc Ducha Świętego. Ci, którzy proszą. Moi drodzy, potrzebujemy Pana Jezusa w naszym życiu i potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Amen. Potrzebujemy zbawienia i potrzebujemy pełni Ducha i mocy Bożej. Piotr i Jan wstępowali do świątyni, mówią, srebra i złota nie mamy, ale coś mamy. Coś dużo większego niż srebro i złoto. W imię Jezusa wstań i chodź. Pamiętacie słowa Jezusa? Wy im dajcie jeść. Wiecie, kiedy patrzę wokół nas, patrzę na... Wiecie, to mnie czasami przytłacza. Wiecie, czasami wręcz nawet nie mam sił otworzyć ust. Czuję się tak bezradny i słaby. Kiedy spotykasz ludzi, chcesz im mówić o Bogu, a oni w ogóle nie chcą tego słuchać. Wiecie, wiemy z jednej strony, jak wielka jest potrzeba, jak wielkim duchowym niedostatku są te osoby, że idą na wieczne zatracenie, ale widzisz, jakby no, czujesz się totalnie bezradny. I Jezus mówił dokładnie do swoich uczniów. Tam było około 5 tysięcy samych mężczyzn, około 20 tysięcy ludzi z żonami i z dziećmi. Słuchali Jezusa, nie mieli co jeść. Jezus mówi do uczniów, dajcie im jeść. Mówią, Panie, jak?
No jest tutaj dziecko, które ma 5 chlebków i 2 rybki. Ale co to jest? Wiecie, i to słowo, wy im dajcie jeść. Kochani, dzisiaj chciałbym na to zwrócić uwagę. Ty i ja mamy dać jeść ludziom wokół nas. Tą dobrą nowinę, tą Ewangelię Jezusa Chrystusa, żeby oni mogli jej skosztować i zaczęli żyć dla Boga. Ale jak to może się stać? Wiecie, kiedy nad tym rozmyślałem i także dzisiaj rano, kiedy Jezus mówi, wy im dajcie jeść i bierze te chlebki i te rybki i modli się do Ojca i błogosławi i później łamie i rozdaje uczniom. Ja nie sądzę, że uczniowie biegali co chwila do Pana Jezusa, wzięli trochę i dali i biegali z powrotem. Nie sądzę, że to tak było. On dał im, pobłogosławił to i cud był w jego rękach i oni wzięli ten kawałek ryby i chleba i szli i nagle cud był w ich rękach. I dawali. A ten chleb ciągle go nie ubywało i dawali. Tej rybki nie ubywało i dawali, i dawali, i dawali. Kiedy cud się skończył? Kiedy wszyscy się nakarmili. Nie było żadnego głodnego. I widzimy, że oto Bóg chce dokonywać wielkich rzeczy, ale potrzebuje nas, ciebie i mnie, żebyśmy poszli i zaczęli karmić duchowo głodnych. Że On obiecał nam moc Ducha Świętego, On dał nam słowo Ewangelii, a my mamy iść. Jak mówię, czasami czujemy się totalnie bezradni, odrzuceni, pozostawieni, ale ta obietnica jest ciągle żywa i ważna. Ludzie wokół nas umierają. Nawet są nieświadomi, że idą na wieczne zatracenie, tak jak my byliśmy nieświadomi. Dzisiaj ludziom się wydaje, że będą żyć długo i szczęśliwie. A co chwila jak jadę, tam koło nas śmiertelny wypadek za śmiertelnym wypadkiem. Młodzi ludzie, 20 lat, rozbity na motocyklu. Niedawno młody mężczyzna z Pszczyny jechał, kobieta mu wyjechała, zginął na miejscu, 32 lata. Ale co z twoją duszą? Co z twoją wiecznością? Czy ktoś nakarmi ten świat? Kto może nakarmić ten świat? Tylko Kościół Jezusa Chrystusa, który ma Jezusa, zna Jezusa i zostaje napełniony mocą z wysokości, aby w mocy, w odwadze ducha iść i mówić i nie zrażać się. Ale diabeł chce jedno, żebyśmy mając Jezusa, mając możliwość być pełni ducha, żebyśmy stracili z oczu cel, że ludzie wokół nas giną, są głodni, a Jezus do nas mówi, wy im dajcie jeść, abyśmy się zajęli sami sobą, własnymi sprawami, własnymi problemami. Abyśmy nie mieli sił i odwagi, aby iść i nakarmić ten świat. I zawsze znajdziemy jakąś wymówkę. Dlatego Jezus mówi, o ileż bardziej. Wiecie, zauważyłem jedną rzecz. On nie daje nam Ducha Świętego ze względu na nas. On daje nam Ducha Świętego ze względu na ginących ludzi. I to zmienia całkowicie moją perspektywę, moją podstawę do modlitwy. To już nie jest egoistyczne. Daj mi Ducha Świętego, abym ja się poczuł dobrze, abym mógł się może modlić na językach i tak dalej. Ale daj mi Ducha Świętego, abym mógł usługiwać ginącym i dać im Twój chleb, Twoje słowo w mocy. Prawda? Nagle z egoistycznej modlitwy zaczynamy się w sposób właściwy modlić o moc Ducha Świętego. A to radykalnie zmienia całą tą opcję i spojrzenie Boga też na nas. Duch Pański nade mną. Pamiętacie to słowo? Wiecie, gdzie ono jest napisane? To jest Ewangelia Łukasza. 4 rozdział właśnie tego Łukasza. Duch Pański nade mną. Po co jest nade mną? Namaścił mnie, ale po co? I tam jest to słowo, ta partykuła, abym
zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. Zwróćmy uwagę, dane jest to namaszczenie ducha nie dla mnie. Znaczy ono jest dla mnie, ja sam jestem ubłogosławiony, poświęcony przez Jego obecność, zainspirowany do wydawania dobrego owocu, do odwagi, ale cel jest jeden, nie dla mnie, abym zaczął usługiwać głodnym, cierpiącym wokół mnie. O ileż bardziej. Jeżeli patrzę na Syna Bożego, Jezusa, który sam został napełniony Duchem, Duch Święty stąpił na Niego. Ale on mówi wyraźnie, On jest nade mną. Nie dla mnie, dla moich własnych celów, ale abym wykonał Bożą wolę, Boży plan, abym mógł nakarmić słowem Pana z odwagą tych, którzy są wokół mnie. Lester Samral, już nieżyjący ewangelista, mówi tak, byłem tak zmęczony pisaniem listów i odpowiadaniem na listy. I mówi, w końcu zostawiłem to wszystko i poszedłem do szpitala, do ludzi, tam, gdzie są potrzeby, i zacząłem się o ludzi modlić. Mówi, tak zostałem odświeżony, posilony, wzmocniony. Bo wiecie, kiedy zaczynamy się myśleć o innych, dawać siebie innym, nie tylko myśleć o sobie, o swoich potrzebach i tak dalej, ale zaczynamy dawać siebie innym, nagle Boża moc, siła zaczyna nas odnawiać. I mamy, okazuje się, jeszcze więcej sił niż mieliśmy. Abym był Twoim świadkiem. Daj mi ducha, abym wzrastał w owocu ducha, abym mógł posługiwać darami Ducha Świętego. Moi drodzy, zbliżając się do końca, Księga Sędziów nazywana jest najbardziej smutną księgą Biblii. Przez około 350 lat od wejścia do Kanaanu, do ziemi obiecanej, przez około 350 lat do powołania pierwszego króla, to jest czas ciągłego odstępstwa od Boga ludu Bożego. Co czytasz? To odchodzili, to się buntowali, to grzeszyli, a Pan posyłał przeciwko nim innych. Ale także jest to czas, w którym Bóg znajdował ludzi, których napełniał mocą z wysokości, którzy dawali zwycięstwo Izraelowi na jakiś czas. Otniel, Gedeon, Samson, Jefte, tam jest o nich wyraźnie napisane i ogarnął ich Duch Święty. I na 40 lat, i na 80 lat ziemia zażywała spokoju, bo znalazł się człowiek, który poddał się, został ogarnięty przez Ducha Świętego i zadziałał. Tylko zwróćcie uwagę, Duch Święty nigdy nikogo nie zniewala. Nigdy nie pozbawia nas naszej osobowości. Ty cały czas, będąc pełen ducha, możesz podejmować dobre i złe decyzje. Cały czas muszę siebie pilnować. Nawet jeśli jestem pełen ducha, to nie znaczy, że jestem człowiekiem nieomylnym. Cały czas. Bo przecież ci ludzie napełnieni Duchem Świętym, o których wspominałem, ci sędziowie, nie wszyscy robili dobre rzeczy. Gdzieś zawodzili, robili totalnie paskudne rzeczy. Jak Gedeon mógł sobie zrobić posążek lany? Jak on mógł sobie coś takiego zrobić? Pamiętacie, od czego zaczęło się jego powołanie? Zburz posąg Baala w domu twego ojca. Kiedy go zburzył, Duch Pański zstąpił na niego. Jak on wrócił do czegoś, czego Bóg go wyrwał? A Samson? Wiecie, to, że jestem pełen Ducha Świętego, pełen Bożej obecności, to, że znam Jezusa, to, że mamy Jego Słowo, cały czas ty i ja, albo decydujemy się chodzić z Bogiem w posłuszeństwie, albo nie. To nie dzieje się w sposób automatyczny. Bóg udziela nam siły i mocy, Bóg zmienia nasze serce i myślenie, ale ja cały czas muszę pilnować moich myśli, moich pragnień. Zgodzicie się ze mną? Dlatego jest napisane w liście do Koryntian, wszelką
myśl poddaję pod posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką pychę, która gdzieś tam wewnątrz mnie, z tej starej natury próbuje się odzywać, Paweł mówi, unicestwiam wszelką pychę. Ja cały czas uczę się chodzić. I nie mogę sobie pomyśleć, o, Bóg obdarował mnie tak cudownie, dał mi Zbawiciela, dał mi Ducha Świętego, o, teraz ja już zawojuję ten świat. Nie, bo jeżeli nie będę chodził z Bogiem, jeżeli nie będę widział, że moja siła i moc jest w moim Panu, w mocy Ducha, to ja bardzo szybko odejdę. I na koniec. Psalm 119, wiersz 49. Poszukajcie go. Psalm 119, wiersz 49. Wiecie, niesamowite słowo, które ostatnio bardzo mocno mnie porusza. Psalm 119. Czy ktoś może głośno przeczytać ten wiersz? Psalm 119, wiersz 49. Pomnij na słowo do sługi swego, na którym kazałeś mi polegać. O co on się modli? Boże, dałeś mi słowo. Kazałeś mi na nim polegać. To teraz wspomnij na to słowo, które mi dałeś i wypełnij je. Prawda? Wypełnij je. To jest to natręctwo, to jest ta odwaga, to jest ta podstawa. Boże, dałeś obietnicę mocy Ducha Świętego, powiedziałeś, że Ty dajesz ponad miarę tym, którzy proszą, a więc wspomnij na słowo. Bo kazałeś mi na Twoim słowie polegać, ufać Twojemu słowu i ja ufam i wierzę, a teraz wypełnij go. O ileż bardziej. Ojciec Niebieski, ta Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I o to też będziemy modlić się 15 maja w zborze Filadelfia. Ale nie musisz czekać do 15 maja. Dał nam swojego Syna i dał nam Ducha Świętego. Czy mógł dać coś więcej? Jeżeli dał nam Syna i Ducha, to słuchajcie, te wszystkie inne rzeczy, te mniej ważne, te w ogóle one przeminą i tego i tak nie będzie. Bóg dał nam samego siebie. Czyż będzie nam czegokolwiek żałował? Czy chciałbyś dzisiaj powiedzieć, Panie, dałeś słowo, kazałeś mi polegać. On powiedział, kto do Niego przyjdzie, On go nie odrzuci. Kto wyzna grzechy, wyznawajcie swoje grzechy. Tam jest powiedziane, że mamy orędownika Jezusa Chrystusa, który wstawi się za nami. Kiedy szczerze wyznajemy grzechy, Bóg nam przebaczy wtedy. Wspomnij słudze swemu na słowo, które mu dałeś, na którym kazałeś mi polegać. Kochani, jest czas, aby Kościół w mocy Pana, w mocy Jego Ducha był przyobleczony tą mocą nie ze względu na siebie, ale potrzeby, które są wokół nas, abyśmy usługiwali zgodnie z wolą Bożą. Powstańmy, aby się modlić. Czy masz odwagę, aby prosić Pana o moc Ducha Świętego, jeśli tego nie przeżyłeś? Czy masz odwagę, aby prosić Pana o inne rzeczy, które On obiecuje w swoim Słowie? Oczywiście nie przychodzimy do Niego z żadną naszą arogancją, wyniosłością i tak dalej. Bo On pysznego człowieka i pysznej modlitwy nie wysłał, ale z uniżeniem i z pokorą. A z drugiej strony z tą świadomością, mój Bóg chce mnie obdarowywać. Chce wysłuchać moich próśb i modlitw. Kto prosi, będzie mu dane. Chciejmy się modlić, chciejmy wzywać Jego imienia. Chciej dzisiaj prosić Jezusa, jeżeli to widzisz, taką potrzebę w swoim życiu, widzisz, że jeszcze nie masz z Nim bliskiej społeczności, oddaj Mu dzisiaj, teraz całe swoje życie. Powiedz, Jezu, przyjdź do mego serca, obmyj mnie, oczyś mnie.
weź moje życie na własność, chcę żyć dla Ciebie, chcę Tobie służyć, ale musisz o to poprosić, musisz być tym szczery, musisz tego pragnąć. A jeśli nie zostałeś napełniony mocą z Wysokości, powiedz, Panie, ja tego pragnę. Ja chcę usługiwać Twojej mocy ginącym ludziom. Nie chcę przeżyć przez to życie w taki sposób niepożyteczny dla Ciebie. Ale to mogą być inne słowa dotyczące uzdrowienia, dotyczące zapewnienia o zbawieniu. Jeżeli Mu oddałeś swoje życie, to powiedz, Panie, dziękuję Ci, Ty jesteś wierny, kazałeś mi polegać na swojej obietnicy. Ja będę polegać i dziękuję Ci. Chciejmy się modlić. Chciejmy przychodzić z ufną odwagą do tronu łaski. Panie, tak dziękujemy Ci. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, który za mnie życie oddał. I dziękuję Ci za moc Ducha Świętego, że Go posłałeś na Kościół, że dałeś mi Go, Panie, i chcę chodzić w Jego mocy, bo potrzebuję bardzo Jego mocy, Jego działania, Jego inspiracji. Bo, Panie, to, co widzę wokół siebie, Panie, jakże często stoję bezradny, Panie, i mówię, nie, nic nie jestem w stanie zrobić. Ale Ty, Duchu Święty, jeśli weźmiesz mnie w swoje ręce, jeśli mnie poprowadzisz, użyjesz, to wielu ludzi będzie nakarmionych, wielu ludzi zobaczy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę Cię, Duchu Święty, napełniaj mnie. Panie, napełniaj Kościół. Panie, abyśmy dali głodnym chleb niebieski, abyśmy dali głodnym Jezusa Chrystusa poselstwo o Nim, aby mogli Go zobaczyć i w Niego uwierzyć. Tak bądź, Boże, błogosławiony teraz. Błogosław cały zbór. Błogosław każdego z nas. Amen.